Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chcę Ci pokazać darmową aplikację AI, sztuczną inteligencję do tworzenia przepięknych grafik, całkowicie za darmo. Tutaj mamy określoną ilość tokenów, wygenerowanie 4 wariantów jednej grafiki kosztuje 8 tokenów, więc możecie sobie korzystać z bezpłatnej wersji. Wszystko działa w przeglądarce. Możemy dodatkowo tutaj wytrenować swój własny model, dodając własne zdjęcia, które gdzieś tam mamy, i na podstawie tego generować piękne grafiki przy użyciu swoich zdjęć. Tutaj mamy jakieś poprzednie moje prace, które generowałem. Wchodzimy sobie na Home, klikamy opcję Image Generator. Jesteśmy w takim panelu, oto. Jeżeli nie znasz języka angielskiego, bo te prompty działają tu co prawda w języku polskim, oj, przeładuję, bo się coś nie wczytało, działają z językiem polskim, ale dużo gorzej. Polecam Ci robić to z językiem angielskim. Jeżeli tego języka nie do końca znasz, to warto jest sobie tutaj przetłumaczyć za pomocą czata GPT. I klikamy komendę, przetłumacz mi to na język angielski. Stwórz mi zdjęcie 40-letniego mężczyzny z bujną brodą, który jest ubrany w sportową bluzę, a za nim jest sportowy samochód marki Lamborghini. Spróbujmy. Spróbujmy, zobaczymy, jak sobie poradzi aplikacja. Cyk, create, kopiujemy, wklejamy tutaj tego prompta. Wiadomo, że Midjourney jest jeszcze nieco dalej niż Leonardo, ale tutaj wszystko możemy zrobić za darmo. Pobawmy się tym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i mamy całkiem niezłe zdjęcia, prawda? Możemy też wykorzystać swój model. Tutaj gdzieś jest mój model wyuczony, czy nie ma go? Wcześniej tutaj był, ale widzę, że go nie ma. Spróbowałbym coś wygenerować za pomocą mojej twarzy. Alchemy, bach, bach, bach. Spróbujmy wrócić do Leonardo. Training datasets, train model. Stable Diffusion. Aha, czyli to jest Stable Diffusion. Dobra. Dobra, nie będziemy teraz tego gdzieś tam poruszać, ale... O jest, Stable Diffusion 1.5. A mamy też Select Other Model. I możemy sobie tutaj też wybrać takie modele i wykorzystać je do tworzenia. Wybierzmy sobie na przykład ten model, mi się podoba. Ale nie ma tutaj mojego. Powinien gdzieś być. O jest, your model. I wybieramy setting. Save. View. Generate with this model. I teraz wróćmy do czata GPT. Stwórz zdjęcie Batmana. Przetłumacz mi to na język angielski. Stwórz zdjęcie Batmana, który będzie miał moją twarz, a dodatkowo za nim będzie jego Batmobile. Cyk. Dobra. Spróbujmy, zobaczymy, co się zadzieje. 4 tokeny akurat tutaj tylko zostaną zużyte za pomocą tego modelu, więc nawet mniej. I co my tu mamy? Ładuje się, ładuje. To tutaj fajnie wyszło. Jakieś kreskówki wygenerowało. No jeszcze troszeczkę sobie nie radzi z moimi zdjęciami, tak jakbym chciał. Ale widzieliście, że ten model bardzo ładnie nam wygenerował, więc spróbujmy coś jeszcze. Wróćmy do standardowych modeli i przetłumacz mi to na język angielski. Stwórz mi zdjęcie
30-letniej, bardzo atrakcyjnej kobiety z Polski, która ma czarne włosy i jest ubrana w zieloną sukienkę. Pach. Zobaczymy, co się teraz podzieje. Kopiujemy tego prompta. Cyk. Generate. O, tutaj 11 tokenów aż. No, ale nie ma się co przejmować. Zobaczymy, jakiej jakości teraz ten prompt nam wyjdzie. No i mamy. Jest OK. Można sobie to pobrać. Tutaj klikamy tylko strzałeczką i można to bez problemu pobrać. Rzeczywiście wygląda jak taka Polka. Więc całkiem nieźle nam to wyszło. Może coś jeszcze. Przetłumacz mi to na język angielski. Stwórz obraz, w którym smok zieje ogniem, a za nim są wzgórza. Spraw, aby obraz był bardzo atrakcyjny i ostry. Ostry i w dobrej rozdzielczości. Dobra, wchodzimy, wrzucamy prompt, generate. Musimy chwileczkę zaczekać. I mamy to, wygląda to nieźle, szczególnie to zdjęcie mi się bardzo podoba. Myślę, że Midjourney tworzy jeszcze lepszej jakości, ale to, co tutaj widzimy, też jest całkiem niezłe, nadaje się zdecydowanie. Można też dodawać negatywne prompty, co nie chcemy zobaczyć na obrazie i tak dalej. Wygląda to spoko. O, nawet to zdjęcie mi się dosyć podoba. Więc tak by to wyglądało, jeżeli chcesz uczyć się sztucznej inteligencji, potrzebujesz jakiejś konsultacji ze mną w tej kwestii, prowadzę agencję reklamową. Jeżeli klikniesz link znajdujący się w opisie, darmowarozmowa.pl, możesz wypełnić tutaj prosty formularz lub zadzwonić bezpośrednio na ten numer, a ja sprawdzę, czy będę w stanie pomóc Twojej firmie biznesowo. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć.